Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat dwóch ważnych trybów w telefonach Samsunga, w zasadzie wszystkich, ale w przypadku S8, S8 Plus troszeczkę wygląda to inaczej, a mianowicie tryb Recovery i tryb Download. O co chodzi? Jeżeli pojawią się, a pojawią się na pewno, jakieś ROMy, które będziecie chcieli wygrywać? Czy to za pomocą Odina, czyli aplikacji do wgrywania różnego rodzaju modyfikacji ROM-u, kernela lub innych dodatków z pomocą laptopa, czy też to z pomocą karty microSD, na której to wgracie, będziecie musieli wiedzieć, jak włączyć te dwa tryby. Standardowo tryb Recovery w normalnych naszych Samsungach zawsze był włączany przy trzymaniu jednoczesnym przycisku włączania, przycisku Home i przycisku głośności. No ale słuchajcie, gdzie my mamy przycisk głośności? No nie mamy go. Więc no słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli wejść w tryb Recovery, no z racji tego, że zniknął na jednym przycisku, a pojawi się kolejny, więc trzeba go wykorzystać. Czyli wejście w tryb Recovery aktualnie dla nowych Samsungów procedura jest taka, że używamy przycisku głośności, przycisku od Bixby, przycisku głośności w górę, przycisku od Bixby i przycisku Power, wciskamy je jednocześnie i telefon nam się uruchomi w trybie Recovery. Zaraz zobaczycie, jak to działa. Chwileczkę to trwa. I co będziecie mogli zrobić z tym Recovery trybem na chwilę obecną? No fajne jest to, jeżeli na przykład sprzedacie swój telefon i będziecie chcieli po prostu go wyczyścić do zera. Czyli żeby nie było na nim żadnych śmieci, waszych pozostałości, haseł, danych itd. W tym momencie macie możliwość wejścia do niego. Co w tym trybie? Standardowo możecie z powrotem zrebootować telefon, zrebootować bootloaderze, dodać update na przykład z karty SD, jeżeli gracie jakiś nowy ROM, będziecie chcieli go zainstalować. Wipe Data Factory Reset, ważna rzecz, czyli wyczyszczenie totalnie, wszystko do ustawień fabrycznych. Wipe Cache Partition, czyli też jeszcze dodatkowe rzeczy wyczyścić. Możemy zobaczyć logi, odpalić test graficzny, no i wyjść z tego trybu. Na chwilę obecną wydaje mi się, że nic z tych rzeczy nie jest mi potrzebnych, więc wracam, potwierdzamy, znaczy poruszamy się po tym menu plus minus, potwierdzamy przyciskiem od włączania, no i włączył nam się telefon. Co w przypadku, gdy chcecie wejść w tryb download mode, czyli tryb, który służy do wgrywania ROM-ów za pomocą aplikacji na przykład Odin z pomocą laptopa. Też w poprzednich wersjach Samsungów zawsze używaliśmy Power Home i głośność w dół. Tutaj z racji tego, że nie mamy tego przycisku Home, używamy Power, przycisk od Bixby i głośność w dół. Uruchamiamy je, wciskając je jednocześnie, przytrzymując chwilę, aż pokaże nam się coś na ekranie. No i już jesteśmy. Mamy tryb. Jeżeli Wam się kiedyś to przez pomyłkę wyłączy, no to oczywiście teraz dając wolny down, możecie od razu zrestartować telefon, ale gdybyście się pomylili i przeszli dalej, telefon Wam przychodzi w tryb download i możecie teraz go podpiąć za pomocą kabla USB i wgrywać soft na niego. A co jeżeli nie będziecie chcieli go wgrywać? Też tak samo jak włączacie, trzeba przytrzymać głośność w dół, przycisk od Bixby i power, przytrzymać chwilę, co spowoduje nam to, że telefon się wyłączy. Chwileczkę to trwa. Mamy wyłączony. I restart. I możemy normalnie korzystać z telefonu. Przydatna rzecz... O, sorry, może nie do końca. Teraz on mi się, z racji tego, że wcześniej miałem go uruchomiony w trybie recovery, a go nie wyłączyłem w sposób normalny, więc sekundę jeszcze. Musicie przejść i wybrać w trybie recovery opcję reboot, czyli tą pierwszą najbardziej możliwych. I telefon zacznie Wam normalnie działać, czyli reboot system now. I teraz włączy się nam w sposób normalny. Przydatna informacja, bo nie mamy przycisku home, czyli trzeba byłoby się domyślać, jak to działa. Jeżeli będziecie chcieli coś wgrywać, wiem, na chwilę obecną chyba jeszcze nikt nic ciekawego nie stworzył, ale wiecie, jak to jest z moderami na XDA Developers. Za chwilę, co chwilę pojawiają się nowe ROMy, więc na pewno coś niedługo wyjdzie na tego Samsunga. Jak tylko będzie coś ciekawego, oczywiście dam Wam znać. A na chwilę obecną tyle. Trzymajcie się. Hej!